Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Beholder 2. Na start wchodzimy sobie do gabinetu szefuncia, kiedy go już w nim nie ma. Więc zobaczmy. Na początek, co się kryje na terminalu. Podaję hasło. Imię twojego psa. Okej, on tu... To jest człowiek tutaj? Czy zwierzę? W sensie nie wiem, czy to jest jakby zdjęcie jego jako weterynarza, czy jako chirurga. No i jest dogo. Tylko to jest oczywiście niepodpisane. Wdrażające eksperymenty. Kalebie, nie rozumiem celu twoich uwag. Gdybym nie wiedział, że jesteś oddany ideałom naszego wielkiego narodu, pomyślałbym, że występujesz w obronie wrogów publicznych, których staram się sprowadzić na właściwą drogę. Ty, może być prawda. Jestem pewny, że nie jesteś zdrajcą, Kalebie. Może powinniśmy porozmawiać w cztery oczy, gdzieś poza zasięgiem kamer nadzoru, aby nie krępowały nas oficjalne reguły starszeństwa. Znam idealne miejsce na taką rozmowę. Wstąp do mojego gabinetu, filiżankę herbaty, a chętnie ci je pokażę. Albercie, wątpię, aby ta wiadomość skłoniła cię do zmiany postępowania, ale sądzę, abyś był w stanie się powstrzymać. Nie sądzę, abyś był w stanie się powstrzymać, ale muszę spróbować. To, co robisz w swojej sekretnej sali, już dawno przekroczyło wszelkie granice. Błagam cię w imieniu wszystkich nieszczęsnych ofiar, opamiętaj się, przerwij te okropne eksperymenty. Okej. To aż dziwne. Co, znamy to hasło? Nie. Czyli niestety. Ale dostaliśmy jakieś informacje. Czyli pewnie... Jest ten e-mail cały. Czyli... Kocha psy bywa na wystawach. No, ale dostaliśmy informację, czy w informacjach był adres, gdzie jest ta wystawa, więc pewnie będziemy mogli właśnie tam sprawdzić. Zagraniczny zegarek. To samo może tu zostać akurat. Tutaj otwieramy. Kolejna strona z dziennika. Wizerunek, który stworzono na długo przed naszymi narodzinami, został dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Wódz ma na sobie wojskowy mundur, ponieważ jest gotowy, by w każdej chwili stanąć w obronie ojczyzny. Mundur jest jednak zawsze olśniewająco biały, bez najmniejszej nawet plamki. Czapka sprawia, że wygląda bardziej bohatersko, a kokarda z godłem czyni z niego prawdziwego syna narodu. Dokładnie takiego, jakim powinien być naczelny wódz. Najbardziej przemyślaną częścią tego wizerunku są jednak wąsy. W wąsach tych jest coś znajomego i bliskiego. Wódz wygląda jak ojciec, wujek, starszy brat, nauczyciel czy najlepszy przyjaciel. Bez wąsów nie wygląda mądrze. Wąsy sprawią, że jest godny zaufania. Ciekawa informacja. Dobra, tutaj bym wyciągnął to, co on tam... To, co on tam chciał, czyli właśnie te... taśmę. No, skoro już wiadomo, raz zapłaciłem, no to mogę też zabrać sobie resztę. Czyli to... Dobra, akurat tego nie potrzebuję, ale to... Tak, ale to śruba bym sobie wziął, bo to się może przydać. Prędzej czy później. I dobra, zagadajmy teraz do Rose. Oh, this mess satin. You know what's other to us satin. Dobra, najpierw czego chcę. Wiesz, jaki mamy miesiąc? Maj? Tak? Wkrótce odbędzie się patriotyczny? Zgoda. Później udział wziąć mogą jedynie drużyny, więc jedna osoba to za mało. Do tego wspaniałego wydarzenia potrzebuje 5 osób. Jest już, jedna już jest. Gloria Melfi zapisała swojego syna. Musisz znaleźć jeszcze 4 osoby. Pracownicy naszego piętra nie mogą wziąć udziału w pójdzie, więc poszukaj ludzi w innych częściach ministerstwa. Jeśli nikogo tu nie znajdziesz, możesz rozejrzeć na ulicy. Zajmiesz się tym? Na ciebie wszystko będzie czekało. Musisz
No, zwy nas emanestytary. Ono mi coś nie imię. Czy mogę zadać pytanie, Rose? Do ciebie, towarzyszko Everdeen, Redgrave. Przepraszam, towarzyszko Everdeen. Chciałem zapytać o Rabindranatha Wrighta, brata Henka Wrighta. Czy słyszeliście o jego zaginięciu? On nie zaginął, tylko złośliwie naruszył dyscyplinę. Czy to zdarzało się już wcześniej? Nikt naruszył dyscyplinę, nie powtarzał już tego błędu, Redgrave. Może wiecie, co mogło się z nim stać? Powody mnie nie interesują. Jest, jak tylko się pojawi, zostanie wyrzucony z pracy. Gwarantuję. Dziękuję za poświęcony czas. Okej. Okay. A akurat wychodzi. Właśnie, do niego mamy aż dwa tematy. Nasz brata Henka pracował na tym piętrze. Tak, pamiętam, że go zniknął z miesiąc temu. Tak, po prostu zniknął? Tak, po prostu przestał pojawiać się w pracy. Pamiętasz może, czy w tym dniu wydarzyło się coś niezwykłego? Tego dnia polowałem na urzędników kręcących się przy podajniku papieru. Pamiętam, że szef wyszedł ze swojego gabinetu, spojrzał w moim kierunku i się uśmiechnął. Poczułem, jakby przejrzał mnie na wylot, choć przyczaiłem się jak zawodowiec. Było niepokojące. Wszystko? Tak, nie pamiętam więcej żadnych niezwykłych wydarzeń. To był po prostu kolejny dzień. Dzięki. Dobra, ale kim jesteś, Mordo? Mogę cię zadać jedno pytanie? Jestem, Ebonie. Kim jesteś? Co masz na myśli? Jestem John Smith. Wszyscy mnie znają. Wszyscy poza systemem informatycznym ministerstwa, choć zawiera on informacje o wszystkich pracownikach. Nie ma w nim informacji o twoim wieku, życiu osobistym, ani o niczym. Jak to możliwe, John? Nikt ci nie mówi, że zbyt wielka wiedza może zagwarantować ci wycieczkę do niszczarki? Kurde, nie mam autorytety. To ciągnąć dalej. Dobra, Henka. W razie nie ma co pytać. Ostatnio coś może wiesz o bracie? Wow, dziwo nie. Ten to wątpię. Co, ma amnezję, czy co? Pamięć złotej rybki, no. Prawie to samo. Brat Henka był całkiem przeciętny, niczym się nie wyróżniał. Zawsze żartował ze swoim bratem, pracował dobrze. Później przestał przychodzić do pracy. Myślał, że się rozchorował, albo go przeniesie. Henk wspominał coś o tym, ale miał wtedy własne problemy. Potem zaczął bić i zrobił się nieuprzejmy. Wszystko? Tuż przed zniknięciem Rabindranath dostał nagrodę za przekroczenie normy przetwarzanych wniosków. Wezwano było do gabinetu szefa. Dziękuję, Gloria. Do szefa mówisz? Może szefu coś powie? Ten to raczej wątpię. A proszę, co się tam mówi? Wynasz brata Henka? Oczywiście, masz świetną pamięć. Wspaniale, przypominasz sobie dzień, w którym zaginął? Pamiętam dobrze, jechałem swoim wózkiem z formularzami z sortowni, zobaczyłem go jak szedł z jakąś teczką w ręce korytarzem prowadzącą do niszczarki. Zatrzymałem się, aby podnieść kartkę, która opadła na podłogę, gdzieś wyprostowałem na korytarzu i nikogo już nie było. To niezbyt wiele informacji. Chwila to nie wszystko. Miał podpisać dla mnie kilka formularzy. Czekałem na niego do późnego wieczora, ale się nie pojawił. Co masz na myśli, nie pojawił się? Może po prostu poszedł do domu? W środku dnia? Wątpię. Zawsze możesz zapytać o to strażników przy punkcie kontrolnym albo technika przy niszczarce. Może oni wiedzą coś więcej. Jasne, dzięki. Ustalkim jest John. Od technika, od strażnika. Dobra. I to Jebanie, czy załatwiłeś to, co ci prosiłem? Tak, towarzyszu de Salvo. Oto pańska folia i taśma kryjąca. Wspaniale. Czy mogę wiedzieć, po co ona panu? Bardzo lubię robótki ręczne i nie chcę urwić całego gabinetu, ale wolałbym, aby to pozostało między nami. Dobrze. Robótki ręczne?
Nie spodziewałem się tego. Do ciebie kolejne zadanie. Słucham, towarzyszu Gustavo. Czy zauważyłeś moją kolekcję? Oczywiście. Trudno jej nie zauważyć. Gromadzę przedmioty posiadające historyczne znaczenie. Mroczne znaczenie. Przez wieki ludzie zdobywali wiedzę o zadawaniu sobie cierpienia. Moja kolekcja zawiera niemal wszystkie narzędzia stworzone w tym właśnie celu. Ja wybrałbym motyle. Słucham? Motyle. Kolekcjonowałem je w dzieciństwie. Bierze się motyla i nabija go na szpilkę. Też lubisz zabijać? Zabijać? Nie, po prostu kolekcjonowałem motyle. Wszystko w naszym życiu ma jakiś powód. Chciał mi pan zadać kolejne zadanie. A tak, nie wiem jak to się stało, ale w mojej kolekcji brakuje pewnego pospolitego obiektu. Torby lekarskie. O co ona pan? Czy wiesz, że lekarze zabili więcej ludzi niż broni i egzekucja razem wzięte? Chcę mieć jedną z tych toreb. Mają je załogi karetek. Sugeruje pan, abym zabrał taką torbę lekarzowi? Sugeruję, abyś wypełnił moje polecenie, jeśli nie chcesz ponieść poważnych konsekwencji. I trzymaj język za zębami, oczywiście. Ale dlaczego ja? Tak musi być, panie. Wkrótce wszystko zrozumiesz. No, intrygujące. Teraz zagadajmy do Otta, że coś tam będzie. Powie. Mam pytanie, Otto, pamiętasz może brata Henka? W jakim języku ty do mnie mówisz? Chodzi mi o jego, o brata tego gościa, który przychodzi codziennie do twojej dziecinki i płacze. Miał brata? Nigdy się nie domyślił. Tak, i myślisz, że jego brat wpadł do kończ? Wpadł do mojej dziecinki? No tak. No co mogę powiedzieć, co się zdarzy? Tym, którzy nie przestrzegają przepisów BHP, więc za tym odpowiadam. Dlatego moja dziecinka ma jednostkę pamięci, w której jest zapisywane jest wszystko, co na nim wpada. A niech mi, mogę zobaczyć dane zapisowe w tej jednostce? Jeśli przyniesz mi nową jednostkę pamięci, to będę mógł wyjąć tę, która jest zawodowa. Gdzie znajdę taką jednostkę pamięci? Na tym właśnie polega wyzwanie, żołnierzu. Myślisz, że wszystko dostaniesz na tacy? Szukaj. Żółku spróbuję. Dobra, strzelam, że u Kellera ją kupię, nie? Bo jak mówiłem, to jest gość od wszystkiego, nie? Wezmę karetkę i kup od lekarza torbę z narzędziami lekarskimi. Ojojoj! To się może skończyć źle. Strażnika przy wejściu. No dobra. No to czas popracować. No ale to już zrobiłowski. Ja wolę, mówiłem temu kretinu, że tego dojdzie. No i doszło. Nazywam się Antony Salerno, ale były przyjaciele, były mi gruby tony. Chwila, czy to nie ty jesteś tym członkiem mafii, który wydał swoich wspólników i całą siatkę handlarzy bronią i narkotykami? Czytałem o tobie w gazecie jakieś 5 lat temu. Myślałem, że cię zamknęli i rozstrzelali. Nie zamknęli i nie rozstrzelali. Powiedziałem im wszystko, co wiedziałem o mafii i zamiętali mi nowe nazwisko, posadę w ministerstwie i kazali czekać do chwili, aż upadnie kurz. Więc jesteś tu w ramach programu ochrony świadków? Si, dali mi kuratora, który miał mnie o wszystkim poinformować, ale wyzwaniam do tego kretina 2 lat. Jedyną odpowiedzią, jaką słyszę, jest cisza. Czego nie sprawdzić, co się z nim stało? Bez dokumentów nie mogę opuścić ministerstwa. Nieźle. Panie, caro amico, chyba nie zdradzisz nikomu sekretu grubego Tonego, prawda? Nie ma przecież on. Znaczy, Tonka. Gruby Tony, per favore. Dobrze, gruby Tony, nie zaraz za twoja tajemnica. Va bene. Panie, mógłbyś mi pomóc? Muszę wiedzieć, gdzie wcięło tego kazone mojego kuratora. Próbowałem rozejrzeć się w archiwum, ale nie mam do niego dostępu. Dam ci znać, czegoś się dowiem. Okej. Okay. Właśnie, miałem się jeszcze tego brata zapytać szefa, finalnie chyba tego nie zrobiłem. A, to jest ciekawe. Już nie mogę, kurde, wejść do tego. Tego biura, bez tego. Z mapy do Fergusona chyba się dało. Nie, wróć, nie. Fergusona tak jakby się dało, bo tam trzeba już było iść przed Rakowicz, więc dobra. Fair enough. Claro, profesor. Ale nie, jego się o to nie da zapytać. Dobra. Chodzimy.
Którego mam się zapytać? Tego czy tamtego? Chyba tego tutaj. Towarzyszu policjancie, czy mogę zadać pytanie? Słucham. Czy istnieje rejestr pracowników opuszczających ministerstwo? Istnieje. Czy mogę go zobaczyć? Nie. Nie wiem, czy pan to rozumie. Nie wiem, czy pan rozumie, że chodzi o bardzo ważną sprawę. Proszę pokazać mi rejestr osób opuszczających ministerstwo. No, co to jest? Wygląda na to, że nie opuścił ministerstwa. To wszystko? Tak, dziękuję. Dobra, czyli teraz jeszcze do Kellera, żeby ogarnąć tego. Do Kellera, żeby ogarnąć kości pewnie, czy tam jednostkę pamięci, ale zakładam, że jakieś kości pamięci to pewnie będą. Bo wybierz jakiś dysk twardy, chociaż w sumie, kto wie. Jeszcze więcej rachunków. Okej. O, super. 500 teraz na coś idzie. To jest ciekawe, jakbym sobie taki jeden dzień tylko i wyłącznie na robotę zrobił, to by wystarczyło, nie? Ale... Na razie nie mogę. Wystawę psów, czy to... Dobra, no, jeszcze po to po to imię psa jeszcze pójdziemy, ale to kiedy indziej. Na razie zobaczmy tych kandydatów. Patrol. Oficer kilku policjantów eskortują na postanek profesora. Podczas wykładu uczony, wbrew dyrektywom Ministerstwa Nauki, twierdził, że liczba pi ma więcej niż 200 wypracowników. Wyjaśniasz swój problem oficerowi. Zdaje się, że jest w dobrym nastroju, bo proponuje profesorowi możliwość odpokutowania win poprzez uczestnictwo w patriotycznym quizie. Profesor natychmiast zgadza się i patrzy na ciebie błagalnym wzrokiem w nadziei, że uwolnisz go od niechcianego towarzystwa policjantów. Zgódź się. No i dostaliśmy jakąś książkę. Tucybut. Brudny mężczyzna umurosany pasem do butów nie wygląda na eksperta w dziedzinie patriotycznych czynów i osiągnięć, ale zrobi wszystko, aby zarobić kilka groszy. Zapłać 100. Okej. Okay. Dobra. Agitator na skrzyżowaniu. Wychwalający wspaniałe czyny i nadzwyczajny umysł wodza jest tak pogrążony jej pasji w przemowie, że w pierwszej chwili nawet nie zauważa twojej obecności. Gdy wyjaśnisz mu, kogo poszukujesz, niemal podskakuje z radości. Okazuje się, że wzięcie udziału w patriotycznym quizie to jego marzenie z dzieciństwa. Przygotowywał się do tego od maleńkości i niedawno próbował zapłacić za miejsce... ale czy sprzedać? Sprzedaj zatem! Nice. Okej. Okay. Jestem na plusie 250. Całej tej akcji. Dla mnie błeno. Dobra, no i do Kellera. Tej książki niestety nie odczytam, dosłownie brakuje mi 15 minut, nie? Żeby chociaż godzinę tam popchnąć, no ale... Trudno. 300. No i kurde, jednak... Jednak nie jestem na plusie, niestety. Względem całości, no ale... Dobra. Zobaczmy, co mi daje ta książka. Na 10 godzin obniżenie czynszu 60%! Odejo! Ty, to jest naprawdę zajebista rzecz. I to taka, którą ja osobiście momentalnie chcę sobie zrobić. O, tu już rozumiem, jak jest na czerwono. Ja, tu już mamy coś do zapłacenia. Dobra, to opłacamy to. Taki znak dla mnie, że już muszę coś zapłacić. Dla mnie spoko. Dobra. Także pyk. Obniżamy czynsz. Pięknie. Zobaczmy, czy był tutaj gdzieś czynsz. Ogrzewanie, elektryka... Telefon, wynagrodzenie, rzecz marynarki. Jeszcze nie, ale... Ile było tam za czynsz wcześniej? Było 300?
potem 270 płaciliśmy, była obniżka chyba o 10%. Teraz mamy 70% chyba łącznie. 10% zniżka czynszu. I 60. Kurde, my teraz czynszu to mamy tyle co nic do zapłaty, widzę. A dobra, dla mnie to tam jak najbardziej bueno. Kurde, jak ja miałem całe 9 godzin. A jeszcze tym, że to z kimś. Zmęczony mężczyzna. Kurde, od razu jak zmienił śpiewkę, jak się okazało, że może nie być patriotą, nie? A dobra, dzięki temu questik wykonany. Raz i karetkę. Kurde, miałem to. W sumie dobra, bo nie wiem ile gościu będzie sobie chciał liczyć za to, a niestety mam też rachunki do płacenia, więc trzeba z tym uważać. Dobra. Pogadajmy z Everdeen, powiedzmy jej, że... Okej, drugi raz jak wchodzę na to piętro, to się coś dzieje. Najpierw była kurde ta... Ta mini cutscenka, jak wrzucali ludzi do liszczarki, teraz to. Wanie, gdzieś ty się podziewał, wszyscy na ciebie czekamy. Gdzieś żem się podział. Spałem. Nową rundę super gry. Witam wszystkie biorące w niej udział drużyny. Drużyna lojalność. Kyle, Rof, Wolf, Skinina, Kraus, Cedric Krażewicz, Wingrom. Drużyna ojczyzna. Evan Redgrave, John Smith, Gloria Melfi, Hank Wright. Liczenie punktów rozpocznie się jutro wraz z nową zmianą. Jak zwykle wygrywa drużyna, która zrobi więcej dla dobra ministerstwa. Przegrani zyskałem jedyną w życiu okazję do obejrzenia liszczarki od środka. Gratuluję wam, teraz wracacie do pracy. Okej. Okay. Zakładam, że jeśli przegramy, no to jesteśmy w dupie, nie? Okej. Okay. Zwycięstwo lub śmierć. A, wygraj super grę. No i to tyle. Dobra, czyli mamy teraz wygrać gierkę. Jednostka pamięci. Dobra, jednostka to za chwilę. Dołączyć informacje. Kurde, to mogłem jeszcze chyba zrobić z tego. Z domu. A dobra, to zrobię to na kolejną akcję. Dobra. Kurde, nie wiem ile czasu mi zeżarła ta praca, ale najwyżej odcinek będzie po prostu trochę krótszy, nie? To jeszcze dajmy od tę kostkę. Mam nową jednostkę pamięci. Będzie ma zepsute sektory. No proszę, dobry model. Spodoba się mojej dziedzice. Pokażesz mi logi ze starej jednostki pamięci? Za chwilę, wymienię ją i odczytam dane. Co tu mamy? Aha! Oto lista obiektów organicznych, które wpadły do mojej dziecinki w okresie, w którym zaginął ten koleś. Billy Milligan, Jacob Koch, Stanisław von Bayer, Valeria Sinf, Ines Blum, John Kiermacher, Nicholas McBride, Emil Hart, Lillian Gaby, Olivier Wist. Czy to są nazwiska, kurde, twórców? Pan Puszek, Rebecca Walde, Edwin Di Mario, Kent Kent, Otto Otto. Wszystko? Tak, jak on się nazywał? Rabin Dana Fry. Nie ma go tutaj. Dzięki, Otto. Okej, okay, co dalej? O, przeszukaj gabinet De Salvo. Dobra, no ale to innym razem, dobra? Nie wiem ile kurde, jak mówiłem, nie wiem ile mi zeżarła faktycznie ta praca, nie patrzyłem w ogóle na zegarek, kiedy zacząłem, a kiedy skończyłem, więc... To jest jak quick save'a tak na wszelki wypadek, żeby się nic nie zjebało. No i co? Dla mnie to będzie tyle. My widzimy się w kolejnym materiale, w którym właśnie przeszukamy gabinet De Salvo, no i kto wie, co tam znajdziemy. Może te przejście do tej trzeciej lokacji, która jest tu niedostępna. Ale to dopiero na kolejny dzień, bo wiadomo, ten dzień teraz poświęca totalnie tylko i wyłącznie na pracę. No a potem wrócę
do domu, to właśnie tam będzie płacenie rachunków i tak dalej, 2 godziny, żeby pójść do tego. Właśnie te 2 godziny jeszcze muszę na to wystawę psów iść, ogarnąć imię psa de Salvo. I potem dopiero i tak mogę przeszukać jego gabinet. Więc mówię. Dopiero w kolejnym odcinku i na kolejny dzień growy będziemy przeszukiwali gabinet naszego szepuncia. Tak więc do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!